Szczęść Boże. Kiedy moja żona zobaczyła tę książkę i rysunki po raz pierwszy, upewniała się, czy aby na pewno jest to ten sam Hilaire Belloc, autor takich między innymi dzieł jak Europa i wiara, czy Wielkie herezje. Tak, to ten sam Belloc, przyjaciel Chestertona i Maurice'a Beringa, zaciekły polemista, historyk, apologeta i nieustraszony obrońca cywilizacji chrześcijańskiej oraz kościoła katolickiego. Oto, proszę Państwa, Cautionary Verses, czyli wiersze ku przestrodze. Kompletny zbiór wszystkich książeczek dla dzieci, jakie Belloc napisał i wydał. Zawiera on oryginalne rysunki autora podpisanego jako BTB, pod którymi to inicjałami kryje się przyjaciel Belloca, a mianowicie Lord Basil Blackwood. Muszę powiedzieć, że kiedy biorę tę książkę do ręki, nie ma siły, bym się nie uśmiechnął, mimo że znam przynajmniej część tych wierszyków od kilku ładnych lat. Wziąwszy pod uwagę ich absurdalność i tematykę, można by było podsumować krótko. Humor Belloca jest po prostu zabójczy, a docenić go mogą nie tylko dzieci, ale także, a może nawet w większym stopniu, dorośli. Te znakomite poetyckie makabreski i absurdalne rymowane opowiastki stają się praktycznie, jak napisał Quentin Blake o jednym z utworów tu pomieszczonych, natychmiast niezapomniane. Niemal trudno nie nauczyć się ich na pamięć. Wiersz jest płynny, kontrolowany. Jeśli jest to rymowanka, to jest to bardzo subtelna forma rymowanki. Koniec cytatu. Belloc bawi się słowem, bawi się rymami, bawi się zestawianiem słów, które wręcz nie pasują do opisywanej sytuacji, zaskakując, podkreślają jednocześnie jej absurdalność. I zacytujmy jeszcze raz Quentina Blake'a. Nic zaskakującego, że te wiersze były tak popularne, popularne zawsze, odkąd opublikowano je niemal 100 lat temu. Jednak nie mogę przestać myśleć o tym, że Belloc miałby raczej mieszane uczucia, gdyby mógł wrócić i zobaczyć, w jakim stopniu jego sława od nich zależy. Koniec cytatu. Być może Belloc miałby mieszane uczucia, ale to temat może na inny odcinek z cyklu Mówiąc Krótko. Wiersze Belloca dla dzieci są wyraźnie kpinką z wiktoriańskiej literatury dla dzieci, która miała je przestrzegać przed złym zachowaniem. Jak pisze Blake, wiele osób podejmowało próby pisania takich wierszy, ale Belloc rozumiał najlepiej, jak to robić i sprawił, że stało się to wyśmienite. Powodem dlatego jest to, że nie tylko Belloc posiadał cudowną łatwość języka, ale także wewnętrzną zdolność bycia zarówno groźnym rodzicem, jak i źle zachowującym się dzieckiem. Dodatkowym bonusem w tym tomie są rysunki Quentina Blake'a, który napisał też wstęp. Po prostu jeden z tomików wyjątkowo nie zawierał rysunków Lorda Blackwooda i poproszono Blake'a o uzupełnienie tego braku. Ci, którzy znają książki Roalda Dahla dla dzieci, od razu rozpoznają charakterystyczną kreskę Quentina Blake'a. Tak dobrze im znaną na przykład z opowieści o Matyldzie czy o Charlie'm w fabryce czekolady. Blake znakomicie też pasował się w styl i poczucie humoru zarówno Belloca, jak i Lorda Blackwooda. To też wydaje się, jakby jego rysunki stanowiły od samego początku integralną część tych rymowanek.
Zachęcam tych z Państwa, którzy znają język angielski, do sięgnięcia po oryginał tych poezji dla dzieci. Nawet jeśli komuś się wydaje, że jego umiejętności językowe nie są jeszcze wystarczające, warto spróbować. Akurat zaczął się rok szkolny. Tych z Państwa, którzy natomiast nie znają języka angielskiego, nakłaniam do sięgnięcia po 15 tom Biblioteczki Poetów Języka Angielskiego pod redakcją i w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, gdzie oprócz takich autorów jak na przykład Edward Lear czy Lewis Carroll znajdą także próby spolszczenia absurdalnych rymowanek Belloca. Można także porównać oryginał z polską interpretacją, bo jest to wersja dwujęzyczna. A poza tym, mówiąc krótko, warto się pośmiać, czytając dobrą literaturę, a taką bez wątpienia są wiersze dla dzieci Belloca. I warto poznać język angielski nie tylko po to, by pisać maile biznesowe czy czytać raporty. Szkoda, by takie dobre książki pokrywał kurz. Szczęść Boże, w szczególności tym wszystkim uczącym się i czytającym dobre książki.